Cześć, witam Was w kolejnym dniu vlogmasów. Idę właśnie z pieskiem na spacer i za chwilę się szykujemy. Dzisiaj w planach jest Ingolstadt. Jest tam mały Weihnachtsmarkt, przy okazji jest Primark i jakieś fajne sklepy. Może będzie coś fajnego, na to liczę. Teraz idę szybko z pieskiem na spacer i ruszamy w drogę. Zaraz Wam pokażę, jak sobie mały haca. Gucci to jest killer. Pies obronny. Jak jest ciemno, to idzie za mną. Mamy jakieś 1,5 godziny jazdy, więc kawka na stacji i w drogę. Właśnie znajdujemy się w Ingolstadt i jesteśmy przy automacie, który robi pizzę. Cała pizzeria, jeżeli chcecie zobaczyć film z tym automatem, to znajdzie się tutaj. Jesteśmy na parkingu w centrum Ingolstadt. Idziemy w stronę Primarka i jakichś jarmarków świątecznych. Kilka budek widziałem, że jest, więc mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej niedługo. Jesteśmy na głównym deptaku w Ingolstadt, jest rozstawione kilka budek. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to wszystko tu wygląda. Pachnie bardzo fajnie, taka kiełbaska grillowana z bułeczką, słodycze, migdały. Żałujcie, że tego nie czujecie. No i jesteśmy już prawie koło Primarka. Jesteśmy w przymierzalni i czas na nowe sweterki. Sweterek numer 1. Z gremlinem. No typowo świąteczny. Zobaczcie, jak się prezentuje. Czas na numer 2. Sweterek numer 2. Z takim elfem. Chyba każdy go zna. To jeszcze zobaczcie, jak się ulokował na brzuszku. Numer 3. Zobaczcie, jaka fajna koszulka. No. Która Wam się bardziej podoba? Pierwsze, drugie czy trzecie? Dajcie znać w komentarzu. Wyszliśmy z Primarka. Mamy torbę zakupów, więc pokażę Wam w domu, co takiego fajnego kupiliśmy. A teraz idziemy zjeść coś fajnego. Jakąś kiełbaskę czy coś tego typu na tych budkach, które tutaj się znajdują. Zobaczcie, jaka fajna kiełbaska z tejże oto budeczki. Kosztowała chyba 6 euro i zobaczymy, jak smakuje. Jak paprykowa. O, ale ostra. Dobrze jest. Zapali dwa razy. Szybka przerwa na obiadek. Dzisiaj mamy doner. No i po jedzeniu zjedliśmy w tej knajpce za mną. Było bardzo dobre. Kosztowało to wszystko jakieś 18 euro, więc całkiem super. Teraz lecimy w stronę auta, bo już zaczyna deszcz padać, więc nie jest fajnie. I do domu. 2 godziny na parkingu i 6 euro. Jak myślicie, dużo czy mało? W Monachium jest jeszcze drożej. Dojechaliśmy do sklepu Action w Augsburgu. Jak widzicie, droga zmieniła się nie do poznania. W ciągu chwili zaczął padać śnieg z deszczu. No i mam nadzieję, że chociaż trochę zostanie tego śniegu. Sanki uszykowane, wszystko jest. No i jesteśmy na dziale świątecznym. Pewnie takie same rzeczy są u Was. Zobaczcie sami. Niestety Lukas odpadł, więc otworzę dzisiaj swoje kalendarze sam, a Lukas otworzy swoje jutro, ale podwójnie. Pierwszym kalendarzem, ten, który naprawdę, no nie mam pojęcia, skąd go mam i jak i dlaczego, ale jest. Więc jedziemy, numer 3. Cyk. Małe mydełko o zapachu wiśni, 20 gramów. Moje słodkości, numer 3. A dzisiaj coś dobrego. Dzisiaj mamy Marsa. Mars, Snickers, Bounty. To lubię. Ale Milky Way to tak średnio. Kalendarz z gumkami do włosów. Numer 3. Cyk. No, bez tego dingsika mi się ciężej otwiera. Hop. Zwykła, przezroczysta gumka. Jeszcze z jakimś farfoclem.
Kolejny kalendarz to kosteczka. Otwieramy sobie ją ładnie i trójeczkę mamy tu. Już coś popsułem. Taka kredka, kocie oczy, to chyba jest jakiś taki pisak. Ale z racji tego, że i tak go nie użyję, więc jeszcze go nie otwieram. Ale zrobię dla Was testy. Ostatni kalendarz dla faceta. Taki o. Mam dwa, ale otwieram tylko jeden. W sumie drugi mogę komuś sprezentować. Numer 3 mamy tu. Taki duży. Hop. Prawdziwie męski kalendarz. Szczoteczka turystyczna. Odwracamy, zakładamy, cyk. I mamy. W każdej dżungli i w każdych warunkach można umyć sobie zęby. Szkoda tylko, że tutaj nie ma pojemniczka na pastę, żeby tak jeszcze zamoczyć. Dodam taką fajną rzecz. W tym roku wybrałem sobie 7 kalendarzy, które według mnie są naprawdę super. A jest to między innymi Nivea Men. Nawet coś w środku jest. A! Ciutki jeszcze. Może się przydadzą. Kolejnym super kalendarzem jest Rituals, ale ten droższy, wersja 3D. Z tymi jakże fajnymi domkami i lampkami. To bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło i podoba mi się to. Ustawimy to potem pod choinką i zobaczymy, czy będzie fajnie wyglądało. Sami zresztą ocenicie. Następnie mamy czerwony box z The Body Shopu. Z tą całą tej akcją 2D. I to, co mi się podoba, czyli szufladki. Ponieważ ten boksik można wykorzystać albo w przyszłym roku, albo jako kosmetyczkę, albo na narzędzia. To samo tyczy się droższego The Body Shopu. Ponieważ jest większy, więc więcej do niego wejdzie. Można pewnie kupić używane, puste opakowania na jakichś stronach internetowych. Ja nie będę sprzedawał, ponieważ chciałbym Wam pokazać w przyszłym roku, jak wygląda ten i obok ustawię nowy. Będziecie mieć dwa do porównania i plus tego gdzieś tu potem będzie film. Kalendarz, który mnie pozytywnie zaskoczył, był chyba jednym z najtańszych w tym roku. To jest ten. Został zakupiony w Penem i miał bardzo dobrą zawartość. Naprawdę nie szczędzili sobie na tym. Fakt, że było masa pasty do zębów, ale i tak się przydaje, i tak się przydaje. Kolejnym fajnym kalendarzem jest czerwony Douglas. Bardzo ładnie wygląda i myślę, że nadaje się idealnie na prezent. Tak samo jak The Body Shop i Rituals. Bo jest taki bardzo wyjściowy, że tak powiem. Nikt się nie będzie wstydził go dać w prezencie. Oraz kolejny, który już cały prawie zjadłem. Zostało mi tam parę rzeczy. I Wam też się bardzo podobał. To jest kalendarz śniadaniowy. Fakt, że jest bardzo duży, ale było w nim dużo zupek. I powiem Wam, że dobre. Naprawdę dobre. Mogę go śmiało Wam polecić na przyszły rok. Teraz czas na haul zakupowy. Pierwsza rzecz, którą kupiłem. Zobaczcie to. Jak zobaczyłem tą koszulkę, uznałem, że muszę ją mieć. Każdy zna ten film z tym elfem. No święta pełną parą. Co o tym myślicie? Fajny, nie? Oh my god! Ten sam motyw, tylko z elfikiem i to jeszcze na brzuchu. Także pasuje idealnie. Koszulka kosztowała dyszkę. To kosztowało 20 w Primarku w Ingolstadt. Ten sweter wymiata. Zobaczcie tego gremlina. Ja pierniczę, je popcorn. To jest film z mojego dzieciństwa. Wiem, że jestem trochę stary, ale naprawdę jeden z fajniejszych filmów. Musiałem to mieć. Zobaczcie, jak się prezentuje. No petarda. A żeby tego było mało, cała rodzinka teraz ma piżamkę, taką o. Ja, żonka, synek, nawet piesek ma. Może piesek później Wam się pokaże, jak będzie mu się chciało. Góra razem z dołem, czyli z takimi spodniami w paski, kosztowało 13 euro. Myślę, że cena jest super. Dajcie znać w komentarzu, który sweterek podoba Wam się najbardziej. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!